Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominik Games z Poland, a to jest kolejny odcinek z budowy naszego miasta w Minecraft piorunowalną, ale to nic. Tutaj zbudowałem sobie taki 33-piętrowy drabaczkwór i aktualnie najwyższy budynek całego tego miasta. 33 piętra, z tym, że do 20, tutaj mniej więcej do tego poziomu są piętra po 3. Nie, dotąd są po 4 bloki wysokości. Tak więc zrobimy sobie... No. A tutaj zbudujemy zaraz drugi budynek. Nieco niższy, bo 20 pięter. No ale też solidny. Więc tutaj sobie zrobimy... Cztery. To zaznaczę sobie, dokąd mają być po 4 wysokości te piętra. Może gdzieś tak dotąd. A tu już po raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Dobra, 15, myślę, że jeszcze 16. Ja zaproszę Was do timelapsa z budowy tej 16-piętrowej. Tej waszej części. Na live ten budynek będziemy szklić. Albo poza nagrywaniem sobie. Teraz trzeba będzie zrobić te wszystkie pięterka. No, tak więc ja Was zapraszam na timelapse. No i co? I widzimy się po nim.
się, myślę, że resztę tego wieżowca sobie zrobimy już na live'ie. Natomiast już część tutaj oszkliłem. Wprowadziłem tutaj trochę szkła. No. I tak to właśnie wygląda. Budynek prezentuje się w ten sposób, ten drugi, który budowaliśmy na tym psie, że do tego mniej więcej poziomu on się zwęził. No i tu już te 5 ostatnich pięter jest węższe. I zapomniałem wam jednego pokazać tutaj w tej wyższej części, że tu jest taka iglica, antena, coś w tym zasadzie. Można by, o właśnie, można by takie te, w sumie wiecie co, na tych wieżowcach wysokich, o jakby te dla samolotów, nie? Te lampki takie ostrzegawcze. Walił sobie taki właśnie w sumie tą iglicę. O, tu jeszcze taki samolot. To na bieżowce bardzo często jest. Samoloty nie wlatywały w budynek. Wiecie, jak jest taki wysoki wieżowiec. Są wyczerpane lampki. Będę ostrzegać lecące samoloty, że tu coś jest. Więc tak tutaj sobie. Na tych niskich nie trzeba, ale to już są tak wysokie wieżowce, że chyba tutaj tam wieżowce jeszcze coś takiego. Te redstone'owe tutaj pochodnie. Jako takie lampki ostrzegawcze dla samolotów. No i teraz to tak bardziej wygląda. Ale wow! Nie, no to wygląda naprawdę zacnie. A tu byśmy coś w pokroju tego bloku zrobili. No zobaczymy, no. Nie, no to wygląda naprawdę pięknie. Więc ja wam bardzo dziękuję za odcineczek, że nas na live i... No i co? W kolejnych filmikach na moim kanale. Cześć, cześć.